on się dziwił, nie? W marszu narodowym pojawił się jakiś transparent, który mógłby sugerować, że ktoś myśli o narodzie w kategoriach etnicznych czy w kategoriach rasistowskich. Na to wsparcia polskiego rządu nie ma. Ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie popieramy tego rodzaju haseł. Podczas Marszu Niepodległości były transparenty z hasłami My chcemy Boga oraz Lwów i Wilno pamiętamy, ale także Biała Europa braterskich narodów oraz Europa będzie biała albo bezludna. Według wicepremiera Glińskiego te ostatnie hasła mogły być prowokacją. W sensie szerszym pewnie kontekstu różnych rzeczy negatywnych, które są związane czy to z poprawnością polityczną, czy to z polityką multikulturową, ale także myślę, że to był rodzaj prowokacji politycznej. W Marszu Niepodległości zorganizowanym przez Młodzież Wszechpolską oraz ONR wzięło udział około 60 tysięcy osób. Według policji przebiegł on spokojnie. Policjanci zatrzymali i doprowadzili do komendy 45 osób, które manifestowały przy trasie marszu. Po zakończeniu czynności te osoby zostały wypuszczone. W Warszawie odbył się pierwszy kongres inicjatyw pozarządowych. Zorganizowała go Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej. Wiceprezes Konfederacji Tymoteusz Zych mówił, otwierając kongres, że nadszedł czas zmiany sposobu postrzegania i wspierania organizacji pozarządowych. Jako przykład podał pojęcie zrównoważonego rozwoju, który, jak mówił, jest celem organizacji społecznych. Pora skończyć z sytuacją, kiedy wsparcie dla organizacji społecznych trafia wyłącznie lub niemal wyłącznie do organizacji z Warszawy i kilku największych ośrodków. Pora otworzyć się na organizacje mniejsze, na organizacje, które dotychczas nie miały możliwości korzystania ze wsparcia publicznego. Pora patrzeć na Polskę, na nasz kraj, jako na pewną całość. W kongresie uczestniczył wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury mówił m.in. o ustawie o Narodowym Instytucie Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ma on wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Narodowy Instytut Wolności będzie działał przy Kancelarii Premiera. Przejmie dotychczasowe zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przy nowej placówce ma też działać 11-osobowa rada jako organ opiniodawczo-doradczy. Premier Hiszpanii apeluje do przedsiębiorców, aby nie przenosili swoich firm z Katalonii. Mariano Rajoy pierwszy raz odwiedził region po tym, jak kontrolę nad nim przejęły władze centralne. W związku z niepewnością wobec przyszłości Katalonii setki przedsiębiorstw przeniosły swoje siedziby poza region. Wniosek o zmianę miejsca zarejestrowania utworzyło blisko 2,5 tysiąca firm. Do zwolenników swojej partii w Barcelonie szef hiszpańskiego rządu mówił o konieczności odzyskania rozsądnej, praktycznej, przedsiębiorczej i dynamicznej Katalonii. Autonomia Katalonii jest zawieszona. Władze centralne zrobiły to na mocy artykułu 155 Konstytucji Hiszpanii. Była to reakcja na referendum niepodległościowe. Według Madrytu było ono bezprawne. Pod koniec października katalońskie władze ogłosiły niepodległość. Premier Rajoy odwołał kataloński rząd, rozwiązał regionalny parlament i rozpisał przedterminowe wybory. Zaplanowano je na 21 grudnia. Za byłym premierem Katalonii hiszpańskie władze wydały europejski nakaz aresztowania. Carles Puigdemont i czterech członków jego gabinetu hiszpańska prokuratura oskarża o bunt, sprzeciw wobec władzy i malwersacje. Grozi im 30 lat więzienia. Od wczoraj nadaje Polskie Radio Chopin. To nowy cyfrowy kanał tematyczny. Główne miejsce zajmuje w nim twórczość jego patrona Fryderyka Chopina. Ale Polskie Radio Chopin stawia sobie za cel nie tylko popularyzację twórczości kompozytora urodzonego w Żelazowej Woli. Zamierza być też nowoczesnym kompendium wiedzy o jego życiu i twórczości. O swoim zamiłowaniu do muzyki Chopina mówi światowej sławy polski pianista Rafał Blechacz, zwycięzca 15. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Na razie jestem na tym etapie, że chętnie muzykę Fryderyka Chopina włączam do swoich recitali. Wynika to, wydaje mi się, z takiej potrzeby serca, żeby prezentować Chopina w różnych miejscach, zwłaszcza w tych moich takich ulubionych salach, gdzie po prostu muzyka Chopina pięknie brzmi, jest chętnie i pięknie przyjmowana. Dlatego, że jest to fantastyczna muzyka i można pokazać całą gamę, paletę emocji, które się przeżywa i przelewać swoje doświadczenia życiowe poprzez właśnie dźwięki. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne jest w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+.
oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je także w aplikacji Polskiego Radia. Słaby deszcz pada miejscami na północy, wschodzie i południu kraju. Na północy, także w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna. W górach sypie śnieg, w strefie nadmorskiej możliwe burze. Temperatura od 4 do 7 stopni, w rejonach podgórskich od 3 do 5. Wieje słaby i umiarkowany wiatr. Porywisty, na wybrzeżu chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy, zwłaszcza na południu kraju i wybrzeżu, będzie deszczowo. Miejscami na Podlasiu, ziemi łódzkiej i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niedziela, 12 dzień listopada. Łukasz Sobolewski, kłaniam się bardzo nisko i zachęcam do spędzenia tego popołudnia z Polskim Radiem 24. Regiony wydają pieniądze z Unii Europejskiej wolniej niż administracja centralna, informuje Ministerstwo Rozwoju, które przedstawia jednocześnie dane na koniec października. Wynika z nich, że liczba podpisanych umów na dofinansowanie z Unii Europejskiej przekroczyła 25 tysięcy. O tym, jak przebiega kontraktowanie, wydawanie i rozliczanie pieniędzy ze wspólnoty, z wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim rozmawiał Karol Tokarczyk. Jak wygląda wydawanie tych pieniędzy w programach krajowych, gdzie idzie to najlepiej, ta kontraktacja, gdzie najgorzej, no i podobnie w przypadku regionów? Wykorzystywanie funduszy europejskich w ramach polityki spójności w Polsce jest na bardzo dobrym poziomie. Jesteśmy ewidentnie jednym z liderów w Unii Europejskiej. Nominalnie Komisja Europejska wypłaciła nam najwięcej środków. 1/3 wszystkich środków wypłaconych przez Komisję Europejską trafiło do Polski. To mniej więcej o 50% więcej niż na to wskazywałaby alokacja dla naszego kraju. Mniej więcej 2 razy tyle, co było w poprzedniej perspektywie finansowej. Ale nadal utrzymuje się duża różnica pomiędzy programami krajowymi i programami regionalnymi. Co mnie cieszy, że ta różnica, jeżeli chodzi o podpisywanie umów, czyli o tak zwaną kontraktację, już nie jest taka duża, bo średnio w ramach całej perspektywy mamy objęte umowami 46% wszystkich środków europejskich, ale w programach krajowych jest to 49%, a w programach regionalnych 42%. To oznacza, że programy krajowe już prawie osiągnęły zakładany na ten rok pułap 50%, a województwa, a nasze regiony niestety się nadal ślimarczą. Z programów krajowych, który wypada najlepiej, który najgorzej? Zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o podpisywanie umów, jest województwo pomorskie, które w podpisanych umowach ma 72%. Najwięcej ze wszystkich programów, ale ten już zakładany na ten rok pułap 50% kontraktacji osiągnęły już także województwa wielkopolskie czy lubuskie, więc to niewątpliwie cieszy, ale z drugiej strony mamy takie regiony, które mają bardzo, bardzo niski poziom wykorzystania tej alokacji w postaci w przypadku kontraktacji, jak województwo warmińsko-mazurskie, które ma tylko 28%, czy jeszcze gorzej województwo świętokrzyskie, tylko 24%, czyli prawie dwukrotnie mniej niż ta średnia krajowa. Dobrze, ale to są regiony, a jak to wygląda w przypadku tych programów centralnych, któremu wiedzie się najlepiej, któremu najgorzej? Co mnie bardzo cieszy, liderem w tej chwili, jeżeli chodzi o podpisane umowy, jest program Polska Cyfrowa. To widać wyraźnie, że to jest efekt dobrej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, z panią minister Anną Strażyńską. Kiedy to 1,5 roku temu mieliśmy jedne z największych problemów, jeśli nawet nie największe z tym programem, a w tej chwili on jest zdecydowanym liderem wśród programów krajowych.
Chciałbym również wspomnieć, że zakładany na ten rok poziom 50% osiągnął program Infrastruktura i Środowisko, 52%, a był to program, który znowu w poprzedniej perspektywie finansowej sprawiał nam najwięcej problemów, a teraz mogę śmiało powiedzieć, że jest to program, który jest taką lokomotywą tej perspektywy finansowej. Również program Polski Wschodniej, z którym też mieliśmy problemy rok temu, również osiągnął już 51%, czyli przekroczył próg 50%. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński liczy na to, że w tym roku uda się zaplanować wydanie połowy pieniędzy dostępnych dla Polski w latach 2014-20. Wartość podpisanych umów to 225,5 miliarda złotych, z czego Unia Europejska dofinansuje przedsięwzięcia na kwotę 141,5 miliarda złotych. To 46% dostępnych funduszy z Unii Europejskiej. Gorzej niż kontraktacja idzie wnioskowanie o płatności z budżetu Unii Europejskiej. W przypadku programów krajowych wartość przeznaczonego do finansowania sięga 12%, zaś w programach regionalnych jest to 7% budżetu dostępnego dla Polski. Gość Polskiego Radia 24. Gość, a uściślając dwójka gości, 12 minut po godzinie 16. Gorąco witam w studiu psycholog Iwonę Kuźlik. Dzień dobry. A także Krzysztofa Mięczyńskiego, producenta programu Pierwsza Randka. Dzień dobry, witam. Kłaniam się bardzo nisko. Nie ma nic bardziej ekscytującego i onieśmielającego niż Pierwsza Randka. Podobno tak piszą państwo, piszecie państwo, tutaj w stronę pana Krzysztofa się zwracam, na stronie internetowej programu i wydaje się, że dużo w tym racji, chyba każdy z nas może potwierdzić, że te pierwsze chwile z nowo poznaną osobą to jest taki moment bardzo emocjonujący, moment, który zapamiętujemy, jeśli nie na całe życie, to na pewno na bardzo długo, ale skąd pomysł, by na bazie tych emocji wyjątkowych zrobić program telewizyjny, który w telewizyjnej dwójce cieszy się sporą popularnością? Program wymyślili Brytyjczycy i wymyślili coś fantastycznego, właśnie tak jak przed chwilą pan wspomniał. Te pierwsze minuty spotkania dwójki ludzi są czymś mega fascynującym. I koncepcja tego programu od początku zakładała, że będziemy obserwowali, jak te emocje się budują, czyli ludzie, którzy szukają drugiej połówki, na naszych oczach spotykają się, pierwszy raz się widzą, są to autentyczne postaci, które kompletnie nigdy wcześniej nie miały okazji się spotkać i my, czyli nie tylko my jako osoby, które realizują ten program, ale również widzowie, obserwujemy, jak ta ich znajomość zaczyna się budować. Czy jest to ekscytujące? Myślę, że dwa sezony tego programu pokazały, że jest to mega ekscytujące. Ostatni odcinek programu oglądało ponad 1 000 000 widzów, 1 300 000 i budzi to naprawdę mega pozytywne skojarzenia i mega pozytywne wrażenie. To, że szukamy uczuć, to wydaje się być rzeczą naturalną, na pewno nie niezwykłą, ale to, że szukamy uczuć właśnie w tego typu programach, budzi już pewne, jeśli nie wątpliwości, to zastanowienie, bo tutaj potrzeba podwójnej porcji, myślę, tej odwagi, żeby nie tylko szukać tej drugiej połowy, ale robić to też no, z taką świadomością, że oglądają nas miliony widzów. Jak najbardziej. To jest po prostu kolejna możliwość spotkania drugiej osoby. W tej chwili spotykamy się na portalach randkowych. Ludzie tam poznają siebie. Spotykamy się na forach. Ten program jest po prostu kolejną możliwością spotkania drugiej osoby i wynika prawdopodobnie z tego, że wszyscy potrzebujemy drugiej osoby, potrzebujemy bliskości, czujemy się samotni i bardzo chcemy poszukać w różnych obszarach, ale to, co jest inne od portali randkowych, to jest to, że możemy spotkać tą drugą osobę. No właśnie, to jest rzecz zupełnie inna, niepopularna w dobie internetu, w dobie telefonów komórkowych. Okazuje się, że jednak to spotkanie w cztery oczy, bliskość drugiej osoby jest szalenie istotną.
No jest jak najbardziej, ponieważ w internecie czy przez telefon jesteśmy mimo wszystko trochę anonimowi. Zawsze jest tak, że jeżeli mamy pierwszą randkę, to stajemy się troszeczkę kimś innym. Chcemy być trochę lepsi, wyjątkowsi, bardziej wyjątkowi. I spotkanie twarzą w twarz trochę zdejmuje nam tą możliwość, którą daje nam internet. Więc myślę, że to jest taka opcja dla tych osób, które już zdecydowały się na takie spotkanie wprost i które wolą spotkanie bezpośrednie z drugą osobą. No i okazuje się, choć myślę to żadne odkrywanie Ameryki, że miłości szukamy w każdym wieku. Tak naprawdę z portali randkowych, z programów różnej maści, czy najzwyczajniej w świecie z wszystkich tych ułatwień, które daje nam obecnie XXI wiek, korzystają nie tylko najmłodsi, ale także osoby już po 40, 50, 60 i tak dalej. Jak najbardziej, nie ma tutaj żadnych granic. My też to obserwujemy, że właściwie do naszego programu zgłaszają się ludzie w każdym wieku. Jasne, że młodzi ludzie w największej ilości korzystają właśnie z udogodnień, jakim jest internet, ale może się tutaj pan zdziwić, nawet często 70-latkowie korzystają z tego typu aplikacji i korzystają z nich mega aktywnie. Nawet myślę, że nawet czasami bardziej aktywnie niż młode osoby. Co więcej, zaobserwowaliśmy też, że seniorzy mają taką zdolność, pewnie to wynika już z ich dojrzałości, szybkiego skracania dystansu. I takie spotkania, które obserwujemy w trakcie pierwszej randki, pozbawione są tego takiego czasu na rozpęd. One są od razu przechodzą do szczegółów, od razu przechodzą do tego otwartości serca, które młodszym przychodzą trochę dłużej. No właśnie, a jak to jest z tym otwieraniem się na drugiego człowieka? Czy mamy z tym problem? No to jest dobre pytanie. Tak, mamy problem. Mamy problem, to jest też wynik obecnych czasów, kiedy w inny sposób zawieramy znajomości, w inny sposób budujemy te znajomości, kiedy potrzeba więcej czasu na skracanie takiego dystansu emocjonalnego. Natomiast to, co jest bardzo istotne w tym, o czym rozmawiamy, to to, że każdy z nas, niezależnie od wieku, potrzebuje bliskości drugiego człowieka. Że to, żeby mieć i współdzielić z kimś swój czas, jest niezwykle ważne. Więc szukamy różnych rozwiązań. I też to, o czym przed chwilą pan Krzysztof powiedział, ta różnica wieku też powoduje, że inaczej patrzymy na miłość, na drugiego człowieka i wolimy z nim przebywać twarzą w twarz. To jest też tak, że młodsi ludzie po prostu są nauczeni w inny sposób zawierać znajomości. Więc na tą odpowiedź chyba nie ma do końca jednoznacznej takiej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że bez względu na wiek wszyscy potrzebujemy drugiej osoby. Pani w swojej praktyce trafia na takie osoby, które mają problem z okazywaniem uczuć? Tak, zdecydowanie tak. Jak otworzyć takie osoby? Jak im można pomóc? Myślę, że to, co jest istotne, to to, żebyśmy nauczyli się wzajemnie słuchać. To, żebyśmy potrafili zadawać pytania i wyrażać ciekawość od drugiego człowieka. I to jest taki sposób na otwarcie. Taką ciekawość, taką też przyzwolenie na różnorodność i bycie innym. To jest chyba najbardziej istotne. No to kolejne pytanie do państwa kierowane. Czy faktycznie w każdym wieku można znaleźć miłość? Czy to nie jest takie wyświechtane, banalne hasło gdzieś na potrzeby marketingu tylko stworzone? Co dokładnie pan pyta? Czy jest jakaś granica? Czy jest jakaś granica właśnie? Czy są jakieś przypadki takie chociażby właśnie z produkcji? W jednym z ostatnich naszych programów bohaterowie, którzy związali się i to nawet wydaje się, że na stałe, mieli powyżej 70 lat. W najbliższym programie bohaterowie będą mieli powyżej 80 lat. I
Te osoby realnie, zresztą ten przykład, na który się powołałem wcześniej, jest to para, gdzie pani pochodzi z Florydy, a pan mieszka w Polsce. Na tyle jest to już silna relacja, że planują wspólne zamieszkanie na Florydzie. W związku z tym to dowodzi tego, że te pierwsze spotkania, które odbywają nawet przed kamerami telewizyjnymi, są dla nich na tyle ważne i na tyle silne, że później przekładają się na realne życie i że rzeczywiście tworzą się prawdziwe związki. I to jest nasz sukces, dlatego że myśleliśmy przy tworzeniu tego programu, na początku oczywiście głównie o warstwie rozrywkowej, ale okazało się, że ten program niesie jeszcze coś więcej, że najważniejszą jego misją jest rzeczywiste dawanie ludziom radości. Ale też nadziei. I nadziei, tak. Nadziei, którą sobie sami odbieramy, blokując się, że ja już w tym wieku na pewno nikogo nie poznam. Skończyłam na 40, 50 czy 60, co jest absolutną nieprawdą. Wszystko zależy od tego, czy damy sobie szansę na to, żeby spotkać tą drugą osobę i czy damy tej drugiej osobie szansę na to, żeby mogła nas poznać. Więc ten program jak najbardziej daje też, pokazuje ludziom, że można, tak? Że można spotkać kogoś, pokochać, albo spędzić po prostu bardzo dobrze czas i nie być samotnym. A jaka jest podstawowa różnica między taką znajomością zawieraną właśnie podczas spotkania na żywo z drugą osobą w cztery oczy, a taką sytuacją, która inicjowana jest gdzieś w internecie właśnie poprzez portale randkowe? No, różnica jest taka, że poznajemy kogoś przez portal randkowy, ale prędzej czy później, jeżeli poczujemy, że chcemy spotkać tę osobę, to ją spotkamy i będzie pierwszy randek. Tylko troszeczkę będzie się różniło, będziemy mieli trochę więcej wiedzy na swój temat i jest większa szansa na to, że będziemy mogli zadać więcej pytań tej osobie. Natomiast na pewno ta pierwsza randka będzie, jeżeli się zdecydujemy, czyli spotkanie twarzą w twarz z zweryfikowaniem tego, co o sobie opowiadaliśmy na portalu randkowym, bycie z tym człowiekiem, odczuwanie jego emocji, nie tylko czytanie jego emocji, ale również odczuwanie, widzenie, też odczuwanie swoich emocji, napięcia, ekscytacji przed tym spotkaniem. To jest niezwykła przygoda przecież. Niezwykła przygoda, ale też takie słowo niestety kluczowe w kontekście, myślę, stres, to się pojawia, to no, oczywiście. Możemy nazwać to stresem albo ekscytacją. Właśnie, ale jeśli stres jest uważa, jak najbardziej ta negatywna, ciemna strona ekscytacji, no to jak sobie z tym radzić? Nam jest o tyle łatwiej, że możemy naszym bohaterom pomóc, dlatego stąd obsługa restauracji, która skupiona jest na tym, aby ten stres niwelować. Są to osoby, które są wszystkie przygotowane do tego, żeby dbać o dobry nastrój naszej restauracji. Dbać o to, żeby bohaterowie rozproszyli się na tym, żeby wszystko się skupić na tym, co najważniejsze. Szukamy różnych. Bardzo to dużo wynika z lęku i rozpaczy, ale także z zaufania do solidarności czoło i jedności rodziny. Zadaniu. Wtedy nie tylko się tam przekonacji nie umiedzą ze sobą tak ale dzięki temu, że mają jakieś zadanie, wspólnie. Ojciec Święty przyjął na audiencji Ahmeda Muhammada Al-Taiba, wielkiego imama Uniwersytetu Al-Azhar w Egipcie, głównej uczelni sunnickiego islamu. Było to już trzecie spotkanie obu zwierzchników religijnych od maja ubiegłego roku, co świadczy o radykalnym ożywieniu wzajemnych relacji. W Watykanie gościli przedstawiciele organizacji The Elders, zrzeszającej byłych mężów stanu. Założył ją przed 10 laty Nelson Mandela. Na spotkanie z papieżem przybyli Kofi Annan, w przeszłości sekretarz generalny ONZ, oraz Mary Robinson, była prezydent Irlandii. Myślę, że nasza wizyta jest bardzo ważna, bo łączą nas wspólne wartości i poglądy na wiele kwestii. Rozmawialiśmy o kryzysie migracyjnym, broni jądrowej, pokoju i mediacji w konfliktach. Mary Robinson w bardzo przekonujący sposób rozmawiała z papieżem o emancypacji kobiet i kwestii gender. Franciszek
potrafi słuchać ludzi i bardzo ważne jest, by robił to również Kościół. Papież jest wspaniałym przywódcą. Dlatego głos papieża jest bardzo ważny. I głos papieża powiedział o Mary Robinson. Jest bardzo ważny. Nie możemy zapominać o wielkich chrześcijan, którzy na całym świecie przez 2000 lat historii pali aż do śmierci, żeby bronić Eucharystii. I trwali oni, rozpoczynając nowy cykl środowiska też po znaczeniu świętej. I seniory, które są nie rozwijemy nam msze, rozglądamy się, rozmawiamy, że Pan celebruje Eucharystię, ale my nie celebrujemy, będą mówić a to przecież Pan. Gdyby dziś przybył tu prezydent państwa, czy jakaś inna ważna w świecie osoba, jest pewne, że wszyscy zmierzyliby się, że chcieliby go przedostać. Nie zapominajcie, że uczestniczy w seniory, na nową mękę i odkupią się śmierć Pana. Tak, kobiety, seniory, to kobiety. Biskupa pomocniczego w Kielcach został nim ksiądz Andrzej Kaleta, wikariusz biskupi do transformacji stałej duchowieństwa i ojciec duchowny kapłanów diecezji Kielecki. I Andrzej jedności zachodzą podstawowym czynnik, który decydują o naszej tożsamości. Królestwo Boże jest między nami, a zarazem przychodzi, mówił papież, w kolejnym rozważaniu na temat modlitwy Ojcze Nasz. Tym razem Franciszek odniósł się do słów, przyjdź królestwo Twoje. I protagonista de la historia jest indikant. Głównym podmiotem dziejów jest żebrak. To najubożsi tworzą historię. Przyjdź królestwo Twoje. Ten żebrak nie musi być ubogi. Tutaj jak w Warszawie żebrzą, to mają i niepotrzebnie żebrzą. Po co to kłamać? Po co to kłamać? Żebrak nie musi być ubogi. A w ogóle sprawiedliwy nie musi. Z perspektywy świata wolnego, od broni jądrowej i całkowitego rozbrojenia. Żebracy to... Również pod uwagę ryzyko przypadkowego wybuchu takiej broni z powodu jakiegokolwiek błędu trzeba zdecydowanie potępić grożenie jej użyciem, jak też samo jej posiadanie. A to dlatego, że jej istnienie wiąże się z logiką strachu dotyczącego nie tylko stron konfliktu, ale całego rodzaju ludzkiego. Broń masowego rażenia, szczególnie atomowa, wytwarza jedynie złudne poczucie bezpieczeństwa i nie może stanowić podstawy pokojowego współistnienia w rodzinie ludzkiej. Z tego punktu widzenia niezbędne jest świadectwo osób ocalałych z bombardowania Hiroshimy i Nagasaki, jak również innych ofiar eksperymentów z bronią nuklearną. Niech ich prorocki głos będzie ostrzeżeniem przede wszystkim dla nowych pokoleń. Wojcie profetika. Sia un monito, soprattutto per le nuove generazioni. Ojciec Święty przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i mianował jego następcę. Został nim biskup Wiesław Śmigiel, dotychczasowy biskup pomocniczy w Pełchinie. Nowych diecezjan, całą diecezję toruńską, bardzo proszę o życzliwe przyjęcie, o modlitwę. Proszę, abyśmy razem mogli tworzyć kościół, który się już ja ze swojej strony zapewniam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, na co pozwalają mi talenty, które mam, charyzmaty i listy uwarunkowania, żeby wszystko, żeby ewangelizować i żeby się spalać na dobre życie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpress.pl. Dziękujemy Radiu Watykańskiemu. Jest 16:30. W każdą niedzielę o 2:00 prowadzę program Jeden dla Jednego. Rozmawiam z politykami, ministrami, specjalistami z nauczycieli. Tu ponownie w studiu Radio Maria w Toruniu, drodzy Państwo, o tej porze zapraszamy na audycję Jupiter. Aktualnych wydarzeń interesujących dla ogromnej większości Polaków. Jeden na jednego, niedziela, godzina 16:30. Zapraszam, Jerzy Jakubczyk.
Radio 24, minęła 16.30, informacje dnia, Dorota Wojtalczyk. Od kilkudziesięciu godzin podlascy strażacy walczą z ogniem w sortowni odpadów w Studziankach niedaleko Białegostoku. Pożar już nie rozprzestrzenia się, ale nie wiadomo jak długo potrwa akcja gaśnicza. Według strażaków najskuteczniejszą metodą ugaszenia takiego pożaru jest zasypanie płonącej hałdy piaskiem. Ma go dostarczyć właściciel sortowni, ale zrobi to najwcześniej jutro. To czwarty pożar w tym samym miejscu od 5 lat. Poprzednia akcja gaśnicza trwała tydzień. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zapowiadają, że szczegółowo skontrolują zasady funkcjonowania firmy, także sposób magazynowania śmieci. Ojca z dwojgiem dzieci w wieku 11 i 14 lat uratowali ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Utknęli oni na Kozim Wierchu w Tatrach. Wszyscy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce. Piotr Konopka z Topru ostrzega, że w Tatrach panują trudne, wczesnozimowe warunki. Na niewielkiej warstwie bardzo twardego śniegu jest troszeczkę świeżego opadu. Pod ścianami i w zagłębieniach, w depresjach terenu mogą być ponawiewane poduszki śniegu tworzące miejsca zagrożone oberwaniem się lawin deskowych niewielkich rozmiarów, ale powodujących w złych skutkach upadek. Także są to warunki wymagające doświadczenia i umiejętności oceny tych warunków oraz umiejętności użycia zimowego sprzętu taternickiego, takiego jak raki, czekany. W związku z trudnymi warunkami Topór odradza wycieczki w wyższe partie gór. Muzyka Fryderyka Chopina cieszy się szczególną popularnością w Azji. Chińczycy, Japończycy i Koreańczycy zajmują wysokie miejsca w konkursach chopinowskich. O fenomenie popularności wybitnego polskiego kompozytora w Azji Tomasz Sajewicz. W Chinach nauka gry na fortepianie uważana jest za elitarną i z tego powodu coraz więcej rodziców decyduje się posyłać swoje dzieci do szkół muzycznych. Szacuje się, że w państwie środka gry na fortepianie uczy się około 40 milionów młodych Chińczyków. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się też popularność światowej sławy chińskich pianistów, takich jak Li Yundi czy Lang Lang. W państwie środka są oni równie popularni co największe gwiazdy kina bądź estrady. Pianiści z Japonii i Korei Południowej cenią muzykę Chopina za wirtuozerię. Stąd jego popularność w tamtych krajach czasem przypisuje się dążeniu tychże narodów do perfekcji. Coraz więcej Azjatów wyjeżdża również na studia muzyczne do naszego kraju, wychodząc z założenia, że to właśnie polski kontekst będzie najbardziej pomocny w zrozumieniu intencji wielkiego kompozytora. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Przypomnijmy, że od wczoraj nadaje Polskie Radio Chopin. To nowy cyfrowy kanał tematyczny. Główne miejsce zajmuje w nim twórczość jego patrona Fryderyka Chopina. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne jest w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+, oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. A to znaczy Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jeden na jednego. Był to wyjątek starzenia księdza prawa Kaszlakowskiego w katedrze warszawskiej na trumną nieznanego Romiuszkiewicz. Poseł do czwartku jeszcze Kukiz 15. A od piątku ocalały z wojennej porodzi strawek dawnego Pałacu Saskiego i kutami wniosłej niegdyś kolumnady krywa drogą sercu Polaka mówił. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie redaktorze, ja myślę, że to jest odpowiedź, która wymagała Warta, przynajmniej kilku zdań. Postaram się streścić przede wszystkim. Od dłuższego czasu niezbyt rozumieliśmy się z Pawłem Kukizem. Był duży problem. Paweł Kukiz ciągle był zwracał uwagę, że moja retoryka jest w jego opinii zła, że to, że bardzo krytykuje z opozycji totalnej, że tak samo powinienem mówić identyczne rzeczy o rządach Polski. Jeden Polak, drugi nikt. No tak, ponieważ ja wiem, że Pawełkowość też nie święta, to nikt nie jest na ziemi święty i też błędy popełnia. Aczkolwiek wydaje mi się, że przyzwoitość wymaga, aby dobre reformy... Ach, Monte, Monte Cassino. No i tutaj się nie mówiliśmy o rozumiecie retoryki, jak chciałem. Ja uważam, że trzeba pokazać rzeczy, które są złe, ale również właśnie dobre rzeczy, tego wymaga patriotyzmu. Gdzie walczy żołnierz, walczył tam. Rzeczywiście, gdzie walczył on, gdzie walczył on. Mój dziadek również był
Walczył żołnierz, walczył żołnierz i lewopleczny. I chcę je wspierać i budować. Co pan wczoraj robił w tak wyjątkowym dniu, jakim był 11 listopada? Co pan wczoraj robił? Tak jak panie doktorze od politycznych czy pan chory był na Amerykę? Widzisz, jacy to są oszuści. To są oszuści. Ja tu wyczuwam, dzięki temu, co mi naopowiadał Janek Maciej Witek, rękę żydostwa, krętactwa, działania od dupy strony. Bo jeżeli, proszę państwa, do domu ktoś się włamuje, to się nie musi włamywać od wewnątrz, ale może włamywać się od zewnątrz. Czyli wkładać bolce, wkładać druty. Ja myślę, że to, co prokuratura pomija, to samo to, samo to, samo to. Czyli odwołujemy się do pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej. Prawo przejrzenia ataku na swoją stronę, a zdecydowana większość osób nie chwaliła, mówiąc, że jest dobra decyzja i że po prostu nie przejmował się słowami krytyki, tylko robił postanowienie swoje. Czy obserwował pan zapewne tak, że wszystko to, co się działo tego dnia, czy ten dzień, czy te pochody w innych miastach, czy ten dzień spełnił pana misję? Panie doktorze, mi się wydaje, że od dłuższego czasu Polacy już właśnie obrali nową taktykę na święta niepodległości, bo ja pamiętam, kiedy robiłem jeszcze takie pierwsze marsze niepodległości, czy to ten centralny w Warszawie, czy jeszcze w Białymstoku u siebie na Podlasiu. Gdzieś na poziomie roku 2009-2010 to były takie początki zupełne. Nikt tej idei nie rozumiał wtedy. Ja pamiętam, że nas było 100-200 osób w miastach wojewódzkich, czyli bardzo mało pochodzi ludzi. I nie wiem, czy tak z niezrozumieniem podchodziło do tego. No ale po co tam maszerować? Są uroczyste te takie obchody miejskie, gdzie tam prezydent czy ktoś składa kwiaty i to wystarczy, tak? Gdzieś to się zmienia, już są właśnie takie obchody, obchody bardzo społeczne. Mają miejsce praktycznie w całym kraju, to bardzo cieszy. Podczytał wykaz 15 pobojowych wybranych przez biuro historyczne. Można powiedzieć, święta niepodległości tych miejsc wręczył biskupowi polowemu księdzu Stanisławowi Galejowi. Następnie szef sztabu generalnego wezwał najmłodszego sowieckiego kawalera czy za wirtuty militarne, by dokonał losowania Europie, czy przejmującej ciszy. Czy pan się zgadza z taką? Nie tylko się zgadzam, panie redaktorze, ale również się cieszę, że w końcu taka opinia jest publicznie eksponowana, że Polacy przez komunizm, tak ja uważam, że to przez okres komunizmu nabraliśmy duży kompleks jako naród, bo ja zawsze kiedy obserwowałem naród przedwojenny, nasze dokonania z okresu międzywojennego, począwszy od odzyskania niepodległości, bitwę warszawską, ale również dokonania gospodarcze, te wielkie inwestycje, które miały miejsce, byliśmy dużym narodem, który miał duże aspiracje. Potem te aspiracje były stłamszone przez II wojnę światową i przez właśnie, moim zdaniem, komunizm. I dopiero dzisiaj, po 28 latach od zakończenia tego układu, na początku układu okresu stołowego, my zaczynamy mówić o tym, no prezes Kaczyński o tym mówi, że Polska ma takie prawo, aby mówić również o przywództwie Europy, bo popatrzmy, co się dzieje na Zachodzie. No dominacja laicyzmu, takiego lewactwa światopoglądowego, całkowite porzucenie tradycyjnych wartości, tych zasad cywilizacji łacińskiej. Ta cywilizacja łacińska w zrozumieniu koniecznego, ona dziś de facto występuje właśnie w Europie Środkowej. Właśnie nad Wisłą to obserwujemy. Natomiast w Europie Zachodniej ta cywilizacja de facto umiera dzisiaj. I rzeczywiście Polska, moim zdaniem, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek, aby te wartości tej cywilizacji zachować i być może przenieść nas znowu gdzieś tam na kolejne pokolenie. Dnia 29 października 1995 dokonano ekshumacji jednego z 275 bezimiennych bohaterów wylosowanego pobojowiska. Rozkopano jednocześnie trzy mogiły w różnych punktach lwowskiego cmentarza. Ponieważ w mogiłach znaleziono same szkielety, a nie było niczego więcej,
co by wskazywało, że to są szczątki żołnierskie, rozkopano dalsze trzy groby, w których pozostały jeszcze sprzęty mundurów żołnierskich, same szkielety oraz są niestety w jednej trumnie znaleziono same szkielety, w drugiej kaprala. Są to niestety. Nie było jednak poznać żadnej starszy, ale za to Maciejuszka z Ożerówczym. Trumnę te zamknięto i ustawiono obok siebie pod kaplicą i znów losowi powierzono, która z nich ma dać polskie trumny. I oto matka z jednego z poległych żołnierzy polskich na przedpolach Zadwórza, którego mogiły nie odnalazła pani Jadwiga Czarodziejczowa, przybliżyła się do trumien i na jedną mi wskazała ręką. Po zdjęciu wieka okazało się, że los padł na tego, co żadnej szarży nie posiadał, a tylko do boku swego tulił starą Maciejuszkę. Znak niechybny, że był to ochotnik, gdyż żołnierze regularnej armii nosili wówczas rogatyski. Czaszka przedziurawiona przez kulę i noga strzaskana od strzału była wymownym dowodem, że padł na polu chwały. O zmroku 10 podoficerów przeniosło na ramionach podwójną już wewnątrz cynkową trumnę do kaplicy. Olbrzymi kondukt ruszył z cmentarza Łyczakowskiego do katedry, gdzie trumnę złożono na wspaniałym katafalku. U czterech jego rogów stanęły średniowieczne zbroje husarskie, a wokół dookoła stanął las karabinów z bagnetami i szabel ułańskich. Amarantowy brokat pływał po wszystkich kombinacjach pięciometrowego katafalku. Wewnątrz jego urządzono specjalną windę, która bez trudu wyniosła ciężką trumnę. Po nabożeństwie w dniu 1 listopada 1925 roku nastąpił odjazd do Warszawy. Czy prezydent o tym, że pan prezydent stara się sobie zakreślić jak najwięcej pochód? Nastąpił triumfalny pochód przez niepodległych w wagonie, tym samym, którym niedawno powróciły do kraju Włochy Henryka Sienkiewicza, zamienionym na kaplicę ze starymi otwartymi drzwiami, tak aby trumna przez całą drogę mogła być widoczna dla oczekujących na całym długiej trasie celowa do Warszawy. U bezgłowia katafalku, ubranego w kwiaty, umieszczono wielkich rozmiarów orła białego z wizerunkiem. Człowiek jakoś tak nie wchodził w te sprawy sądowe, prokuratorskie, ale jak wszedł, to zobaczył, że strasznie głupi są ci prokuratorzy, są ci sędziowie, a na tyle mądrzy, że do pieniędzy to i Mareczek leci. Och, jak ten Mareczek leci do tych pieniędzy. Och, jak on leci do pieniędzy. No a te mordy to co, w jakim kierunku? Też to samo. Z eskortą honorową pod dowództwem generała Marii złożoną z duchowieństwa wojskowego różnych wyznań oraz delegacja osób odprowadzonych w szeregu. Wszędzie na całej trasie występowało wojsko z miejscowych garnizonów ze sztandarami oraz nieprzeliczonymi tłumami ludności wiejskiej i miejskiej. W miastach, gdzie pociąg zatrzymał się, działy się dramatyczne czasem sceny. Kiedy to matki lub żony nieznanych poległych, uczepiwszy się ścian wagonu kaplicy, nie chciały z nimi się rozstawać, jakoby tutaj właśnie spoczywał ich syn czy mąż. Chyba najbardziej imponująco wypadła manifestacja hełma i okolicznych ziem. Pomimo znacznej odległości od stacji Zajowiec i późnych godzin nocnych,
zjawiło się tutaj kilkanaście tysięcy osób z pochodniami, które przedefilowały w świetle uczywa przed Toruniem. I dalej Krasnystaw, Lublin, wszędzie ludzie po drodze. Nocą palono ogniska, przychodzące dawne sobótki, pośród których sunął wolno komuna. Pilarii, malutkiej stacyjce, straż honorową przez 5 godzin wśród przejmującego jesiennego zimna trzymali strażacy ubrani tylko w księstwie relichowe. Kiedy wreszcie pociąg dotarł do stolicy, oczekiwał już rząd, wojsko i ludność Warszawy. Marsz brali nie tylko udział Polacy, ale przede wszystkim Polacy, ale również chociażby polscy politycy, tak? Na lawecie armatniej, zasnutego mgłami listopadowego ranka, przewieziono trumnę do katedry świętego Jana w Warszawie. Tam o godzinie 10 ksiądz kardynał Krakowski rozpoczął pontyfikalne nabożeństwo w obecności prezydenta Rzeczypospolitej, dyplomacji, generalicji, delegacji i społeczeństwa z całego kraju. Tonący w kwiatach katafal otoczyły długim, zwielokrotnionym wieńcem sztandary wszystkich pułków polskich, przybyłych na tę uroczystość. Czymże, na Boga, jesteś szary żołnierzu, nieznany, bezimienny. Ty jesteś odwieczny, geniusz bojowy narodu. Zowiesz się męstwo. Ty jesteś niespożyta, niezmożona moc ideałów narodowych. Zowiesz się poświęcenie. Ty jesteś wszechzwycięska, niepodległość ducha narodowego. Zowiesz się wolność. Powie Kazmowicz. W uroczystych egzekwiach rozpoczęła się ostatnia droga młodego, bezimiennego legionisty. Z katedry na plac Saski. Tuż za trumną podążały symboliczne delegacje rodzin osieroconych przez wojnę. Pani Stysiowa, której mąż, chłop, poległ pod Terstenkówką. Pani Wiledziczowa, wdowa po murarzu. Dwie sieroty, 14-letnia Stefcia Kołowańczówna i 9-letni Janek Racki, którego ojciec Halerczyk padł pod lwowy. A na placu Saskim, po obydwu stronach gmachu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, stanęły poczty sztandarowe. Błyszczą cienkie francuskie hełmy na głowach pod oficerów. Lśnią w bladym słońcu klingi obnażonych oficerskich szanów. Pod chorążaty w mundurach i uniformach powstania listopadowego 11-osobowa grupka powstańców z roku 1863 świwiuteńki już staruszków ze swoim historycznym sztandarem. Niesiona na barkach 8 podoficerów trumna wśród szpaleru pochylonych sztandarów spoczęła na przygotowanym miejscu pod arkadami kolumny. Twórcą grobu i jego wspaniałego plastycznego wystroju, szczególnie wysokiego poziomu części wykutych w metalu, jest artysta-rzeźbiarz Stanisław Ostrowski, zamordowany przez hitlerowców po wejściu do Lwowa w czerwcu 1941 roku. Pod płytą grobową głębokiej na 2 metry opancerzonej mobile spoczęła trumna nieznanego żołnierza w otoczeniu 14 urn z pozostałych pobojowisk, z których dokonano losowania. A na ścianach marmurowe tablice najkrwawszych kul bitewnych, laski, anielin, mołotków, krzywopłoty,
Łowczówek, Arras, Konary, Pakosław, Rokitna, Karłów, Kościuchnówka, Borkowo, Czarnowa Góra, Krzasnysz, Komarów, Hrubieszów, Kobryń, Diatakiń, Roszczawice, Grodno i Obuchowo, Krwawy Bór, Lwów, Lida, Wilno, Dynabór, Kijów, Borodzianka, Chorypań pod Dubnem, Nastasów pod Tarnopolem, Radzymin i Ostów, Krefowce, Bobruś, Kaniów, Murmańsk, Syberia, Kubań, Odessa i tutaj niestety zmniejszony wysiłek zbrojny Wielkopolan i Śląska. A przecież nie były to poszczególne bitwy, lecz sumy bitew równie krwawych, jak i pod Górą Świętej Anny czy pod Rynarzewskim. Tam jest naprawdę dużo dowódców jeszcze z okresu I Rzeczpospolitej również też, tak? Z Hajdaczny chociażby, tak? A tam oni naprawdę nie rozumiem tego uporu po prostu. I no, albo takie sprawy drobne, jak chociażby czy sprawa cmentarza naszego w Lwowie, tak? Czy chociażby ekshumacji. Ukraińcy powinni zrozumieć, że to są dla nas sprawy bardzo wrażliwe i bardzo też drażliwe, niepotrzebne do kroku po prostu. A czy my powinniśmy z kolei to, co zaproponowano... Poruszyły się śpiące oręca, szepcem grobów rozmowa zaczęta. Nie więc ciekawie się pyta jeden drugiego. Nie wiesz, kolego, czemu z naszych biorą cmentarzyska, towarzysza bez nazwiska. Wiem, płynie szeptem pomiędzy kurchami. Żołnierz nieznany, za życia znoje ma być czczony. Bo w sercu jego tkwią imion miliony, skromny i szary. Nazwisko swoje wykreślił z życia, słysząc na ból, na krew. I szedł jak symbol ofiary, więc śpieszy naród, gdy mu nieść hołd i cześć. Będziesz nam drogi przez wieki istnienia, o każdej porze, o każdej godzinie. Boś Ty przykładem dla nas poświęcenia, bo w Twojej trumnie relikwiach zamkniętych, na drogi, jak te święte sakramenty. On za narodu pochodzi, mrowa zwątpienia, i narod, a nieznana Twoja postać, gwiazdą przewodnią, co wskazywać na drogę całym pokoleniu. Jasna moja, zlituj się, nieznanym cieniem się skrywi. Podpytuję nieznanemu żołnierzowi Leona Zykowskiego. Trochę lat przeżyłem i między innymi nawiązaliśmy bardzo dobre, serdeczne, przyjacielskie kontakty na początku lat 90. z Ukrainy. Między innymi Polska silna grupa Solidarności była w dniach, w tygodniach, kiedy rodziła się Polska, kiedy powstawał ruch, tak zwany ruch, który był odpowiednikiem Polskiej Solidarności. Historyków, ale polityków także, którzy zdawałoby się byli właśnie główne kanty różniące nas. Dobrze. I wiedzieć jeśli chodzi o wzajemne relacje. I tak się zastanawiam, czy wiedzieć nie będę. By się zgodził z tym. I wiedzieć nie będę. Wyjątek skazania księdza prałata Szlagowskiego w katedrze warszawskiej nad trumną nieznanego żołnierza. Parlamentarnej i widzę tutaj też aktywność właśnie Rosji, która
bardzo mi zależy na tym, absolutnie zależy, żeby te relacje poprawić. Także rzeczywiście jest tak, że poprawa relacji polsko-ukraińska czy polsko-białoruska jest opóźnienie na rękę właśnie stronie rosyjskiej, bo Rosja chciałaby, aby Białoruś i Ukraina była w nich w jej orbicie bezpośrednio. Czy pana zdaniem rekonstrukcja rządu jest potrzebna? Jeżeli tak, to czego pan oczekuje po tej rekonstrukcji? Przede wszystkim wydaje mi się, że zawsze dobre jest puszczenie trochę świeżej krwi do tego domu, jak tak. Wysłuchali Państwo archiwalnej audycji redakcji literackiej Radia Maryja pod tytułem Geneza grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Pióra pana Lecha Paczkowskiego z Poznania. Scenariusz radiowy przygotował i czytał Tadeusz Kolec. Realizacja akustyczna Krzysztof i Paweł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze żywa. Natomiast wracając do tego konkretu, ja patrzę krytycznie na temat infrastruktury. Tu mi się to nie podoba, wydaje mi się, że program Mieszkanie Plus, bo ci ludzie czekają nadal na tanie mieszkania i ich nie ma. Sprawa Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Ochrony Środowiska, jakoś nie zwraca pana. Czy ja pana Szyszko cenię wbrew temu, jak się go atakuje bardzo, bardzo mocno często. To jest w mojej opinii uczciwy przez mój człowiek. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, cóż panie redaktorze, to jest taka anegdota z Ministerstwem Zdrowia polityczna, że jeżeli dochodzi do rozmów koalicyjnych, to pan dziś rząd jednej partii, ale jeżeli chodzi do rozmów koalicyjnych, to partia większościowa od razu w pierwszym pakiecie chce oddać Ministerstwo Zdrowia koalicjantom. To jest taki ministerstwo, gdzie nikt nie jest w stanie sobie po prostu poradzić. No, na szczęście nie my decydujemy. Przynajmniej ja, pan też w niewielkim stopniu, poza rozmowami w parlamencie, więc musimy czekać. Bardzo, bardzo dziękuję. Państwa gościem był pan Adam Andruszkiewicz, od kilku dni poseł koła Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego. Tak jest, dziękuję bardzo, kłaniam się. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, giewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda Główna Lubię Polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie Polskiego Radia 24. Sponsorem rankingu Lubię Bo Polskie jest firma Centos. Partnerem nagrody Lubię Bo Polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomol. Lipomol zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomol 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na botnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zapewne asystycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomol. Bez gorączki. Bez obaw. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24.
Radio 24, minęła 17, czas na informacje dnia. 17 jest. W Poznaniu demonstracja pracowników fabryki Volkswagena, manifestujący domagają się podwyżki. Chcemy więcej zarabiać, ale nie chcą oddać. I życzenia i pozdrowienia, a więc nasza antena jest otwarta. Te życzenia składamy już na samym początku dzisiejszym solenizantom, jubilatom. Do nich należą tutaj panowie o imieniu Witold, więc najlepsze życzenia oraz Brigida. Szczególnie chcę pozdrowić i życzyć naszym solenizantom pracującym w Radiu Maria. To jest ojciec Witold Hetmar, pan Witold Pater, pan Witold Pobudź. Jak najlepsze życzenia Bożego Błogosławieństwa, tej Matki Bożej, wielu łask potrzebnych na każdy dzień waszego życia, drodzy solenizanci, a także życzenia